Ten akurat dziadek, bo tak się w naszej rodzinie złożyło, był głęboko zanurzony w XIX wieku, w wydarzenia, prawda, tamtego czasu. I jednocześnie ja obcowałem z nim konkretnie bardzo. Znaczy nie był to dziadek z opowieści, z jakiegoś kolejnego zapośredniczenia, tylko dziadek bardzo konkretny, którego kochałem, do którego się przytulałem. I to jest tutaj niesłychanie istotne, że właśnie z tego przytulania, z tego intymnego, z tego bardzo osobistego wyrasta to wspólne, to co przeżywamy później na akademiach. Już w innej postaci. Ale ta materia, ta rzeczywista historia, to jest właśnie to. To jest ta intymność istnienia pokoleń między sobą. Zdjęcie grupowe pokazuje go w towarzystwie córki i żony przed tą glinianą chatą. 35 lat po powrocie z Ameryki, kiedy jedynym sprzętem dwudziestowiecznym w całej okolicy był aparat fotograficzny, którym się ktoś nieudolnie właśnie posłużył. Powrócił, jak widzimy, 35 lat temu, ale ciągle trwa w tym powróceniu. Jest przywrócony swojej zagrodzie, przeniesiony przed chwilą 35 lat w tę chwilę tu oto, jeszcze w nowojorskim ubraniu, surducie, w łuczkowych spodniach i świetnie uszytych butach, w których szlifował nowojorskie bruki, w których chodził pół wieku po piaskach Strzałkowa i okolic, których potem, 12 lat później, zostanie pochowany. Historię z reguły doświadczamy jako pewnego rodzaju kazanie o tym czy o tamtym. Natomiast powinniśmy ją odkrywać w sobie, bo sami jesteśmy historią. To, co w nas najgłębsze, to nasza dziejowość i powinniśmy tę dziejowość umieć w sobie odkrywać. Ten oto dziad mój, Wincenty, zrobił sobie ten portret w roku 1920 w atelier Martina Kleina w Nowym Jorku, kiedy po 12-letnim pobycie szykował się do powrotu do Polski. Miał wtedy 45 lat. Kiedy ja się urodziłem, miał lat 74, a kiedy syty swoich dni umierał, ja byłem w klasie maturalnej i miałem w pamięci wiele wspólnych chwil i wiele jego opowieści. To zdjęcie odtwarza dla mnie jego głos, jego charakterystyczne ruchy. Po tych ruchach poznałem w tłumie nigdy przedtem niewidzianego wuja, brata mego ojca, kiedy po blisko 50 latach w Alzacji przyjechał do Polski. Powtarzamy się rodzinnie. Tak też żyje przeszłość. Mnie również można rozpoznać po tych charakterystycznych ruchach. Dziadzia, tak wszyscy o nim mówiliśmy, miał je w najbardziej charakterystyczny sposób. Był synem i wnukiem, ale dla nas protoplastą. I to wyjątkowym, bo żyjącym z nami razem w różnych czasach i cywilizacjach w tej samej chwili. Różne są przejawy tego dziedziczenia, prawda? Od właśnie takich prostych, banalnych jak ruchy do światoobrazu, do światopoglądu, do postaw. Tak jak tutaj przywołany kapitan Więckowski, postać historyczna, który sprzeciwstawił się, prawda, temu rozkazowi oddania miast i terenów po drugim rozbiorze Prusom. Także tutaj ta historia, jak widzimy, ma i w każdej rodzinie tak jest. Tylko trzeba to umieć odkryć. Właśnie ten wymiar tej historii pomnikowej, prawda, z podręczników. I ten wymiar łączy się bezpośrednio z tym najbardziej intymnym, najbardziej wewnętrznym. 22 stycznia 1793 roku stawił opór w nadgranicznej Kargowej. Właściwie to on chciał to miasto temu pruskiemu oficerowi przekazać zgodnie z rozkazem. No ale gdy ten nadjeżdżał na czele oddziału, na wielkim Hanowerze, coś się, słuchajcie, takiego stało w Kazimierzu, że Kazimierz zakłopotany obracał się bezradnie tymi charakterystycznymi ruchami Więckowszczaków, patrzył na swój oddział, na tych nadjeżdżających Prusaków i na te kopyta, które
klaskały kopytami po bruku przed ratuszem i nagle, sam nie wiedząc jak to zrobił, sam nie wiedząc jak się spodziewał, złapał za wędzidła tego Hanowera! Wspiął się i tego prusaka zrzucił na ciebie! I zakomenderował do swoich... ognia! Nie można nie być pogodzonym z historią. Można lać łzy, ale nie można nic zrobić. Można tego rodzaju postawy, jak postawa mojego pradziada Kazimierza Więckowskiego, kapitana, który przeciwstawił się Prusakom. No, bardzo piękny gest, bardzo polski, tylko całkowicie bezskuteczny. Dla rodu jest to jakaś perspektywa, prawda? I ciągle więc Kosztaki próbują, prawda, takie gesty wykonywać i wspiąć tego Hanowera do góry, prawda, i zrzucić Prusaka na ziemię. Ale historia toczy się dalej wbrew naszym gestom. To jest taka tęsknota do świata, który był uporządkowany, który miał jasne przesłanie. I za tym tęsknię najbardziej. Nie za tym indywidualnym, za tą indywidualną, intymną treścią, tylko za tym porządkiem, którego już nie ma. Wnuk jest możliwością. Możliwością rzeczy przeszłych. Powtórzeń rzeczy przeszłych. Oczywiście wzbogaconych, nasyconych nowym czasem i tak dalej, ale to jest właśnie przede wszystkim historia jako możliwość powtórzenia czegoś przeszłego. To jest niesłychanie ciekawe, więc dlatego ten wnuk jest tutaj zawieszeniem. To jest możliwością.